Drodzy Państwo, jesteśmy w showroomie Philips Lighting i właśnie mam przyjemność rozmawiać ze specjalistą od światła. Po czymże jest światło? To jest dość ciekawe pytanie i nie jest filozoficzne wręcz. Ma tą dwoistą naturę. Zawsze jest falą i zawsze jest strumieniem cząstek. A w zależności od tego, w jaki sposób je obserwujemy, tak się będzie zachowywało. Okej, okay. Czyli to zależy też od obserwatora. Trochę jak w fizyce kwantowej. Od przyrządów, jakimi mierzymy to światło. No tak. Dobrze, ale schodząc nieco na ziemię, przyszedłem z konkretnym zapotrzebowaniem, ponieważ jesteśmy w trakcie tworzenia przestrzeni pracowniczej. Biuro mamy do zrobienia, złożone z dwóch pomieszczeń połączonych ze sobą i to będzie taka otwarta przestrzeń, w której każdy może sobie spersonalizować swoje miejsce pracy. W zależności od nastroju, od kondycji psychofizycznej, od tego, czy chce siedzieć, czy woli sobie się delikatnie rozłożyć, czy potrzebuje do tego biurka, czy go nie potrzebuje, czy może potrzebuje gdzieś usiąść z boczku i mieć jakąś swobodną rozmowę sam na sam z telefonem. W każdym razie chcemy, aby cała przestrzeń była wypełniona światłem, ale żeby to światło, w zależności od konkretnej potrzeby, w konkretnym czasie i miejscu tych pomieszczeń, można było personalizować. Bardzo dobry pomysł. Zależy mi też na naszych ludziach, więc chciałbym, żeby naprawdę czuli się jak w domu. Natomiast jeżeli chcemy przygotować światło pod różne aktywności, warto zaobserwować też przyrodę. Światło słoneczne zmienia się w ciągu dnia. Zaraz po wschodzie słońca mamy bardzo dużo światła niebieskiego. To jest światło, które nas aktywizuje. To jest tak, kiedy melatoniny przybędzie, wtedy jesteśmy senni. Natomiast rano jej nie ma, bo jest dużo światła niebieskiego, a więc wokół mamy jeszcze jeden receptor, który właśnie się skupia tylko i wyłącznie na tym świetle niebieskim. On nas pobudza. Także jesteśmy aktywni. Po lunchu, już godzina 13, już jest różnie. No to i trawienie się wtedy włącza, prawda? I teraz mamy więcej po południu barw cieplejszych, a więc zaczynamy się już uspokajać. Dlaczego? Przez setki tysięcy lat nasi przodkowie siedzieli przy ognisku, obserwowali barwę żółtą światła. A więc w tym momencie ognisko oznaczało zawsze sami swoi, spokój, wyciszenie, dokładnie bezpieczeństwo i pełen brzuch. Okej, okay. Ale wróćmy do biura. Cóż powinienem zapewnić moim ludziom, żeby czuli się z jednej strony bezpiecznie, swobodnie, ale jednak byli w pewien sposób stymulowani samym światłem do aktywności? W zależności od aktywności, jakie wykonujemy. Często ludzie pracujący przy komputerach muszą tego światła mieć więcej z tego względu, że oczy się męczą. Normy wprost mówią, ile tego światła powinniśmy mieć. Bo monitor też emituje głównie światło niebieskie. Dużo niebieskiego. Natomiast oczywiście nie jest źródłem światła jako takiego. Także zawsze musimy mieć gdzieś obok siebie dodatkowe źródło światła. Czyli nasz wzrok potrzebuje być otoczony światłem w równomierny sposób. Stop. Dokładnie. Natomiast bardzo ważna jest tak zwana temperatura barwowa. I tutaj podaje się w stopniach Kelwina. Poniżej 3000 stopni Kelwina na opakowaniu, jeżeli takie coś jest zaznaczone, przez żaróweczka to było 2700 Kelwinów. Fajne, ciepłe, kojące światełko. Czyli takie, które jednak do uspokaja. Wysiłku intelektualnego nie zachęca. Relaksuje. Natomiast, kiedy w biurze byśmy chcieli pomóc ludziom, żeby byli bardziej wydajni i efektywni, szybciej pracowali, może skupiali się, ułatwić im to, to warto pomyśleć o tym, żeby przynajmniej było tam światło naturalne, takie 4000 kelwinów lub wyższa barwa, już na przykład 6000 kelwinów. To już mamy takie wrażenie mocno, to jest bier, ale z dużą ilością światła niebieskiego, czyli pobudzające. Już właściwie powyżej 6000 kelwinów to mamy takie światełko, jak na przykład tutaj. To jest takie już mocno chłodne, a to co tak. Mówiliśmy... Znaczy w tej chwili jesteśmy otoczeni też innymi światłami, dlatego tak nie czujemy w pełni, ale... To jest relaks, to jest to, o czym mówiliśmy. To też jest biel, ale właśnie taka mocno żółta. Relaksująca. Biel, ale żółta. Tutaj już proszę zwrócić uwagę, to było 2700 kelwinów, teraz mamy 6000. No dobra, czyli teraz mamy konkretne zapotrzebowanie. Siedzą ludzie i chcą się czuć bezpiecznie, komfortowo, ale jednak być w jakiś sposób stymulowani. Mhm. 4000? To jest naturalna tak zwana biel. Dobrze. To przejdźmy do konkretnych możliwości technologicznych, ponieważ mając pomieszczenie, dwa pomieszczenia, one są niby podzielone, każdy ma swój włącznik światła. Chciałbym, żeby tych źródeł samego światła było wiele, no ale wszystkie są włączane naraz jednym włącznikiem. I teraz pytanie, czy system Hue pozwala nam na to, abyśmy mogli rozdzielić poszczególne żarówki właśnie w oparciu o różne temperatury i natężenie?
Czyli możemy za pomocą systemu Hue, jednego mostka, z którym może współpracować 50 różnych źródeł światła. Czyli tak naprawdę mamy 50 różnych... No planujemy jakieś 12. No dokładnie. Czyli możemy ustawić różnego rodzaju sceny. Czyli te 12 źródeł połączyć w różnego rodzaju sceny i wtedy wybieramy te sceny w zależności od tego, gdzie jesteśmy, co robimy. A samo pojęcie sceny, na czym polega? Scena jak na przykład tą. No, zakładamy, że ktoś by się chciał jednak w biurze zrelaksować. Scena żółć. Natomiast tak zwany ten raport na wczoraj, czyli trzeba szybko coś zrobić, albo poniedziałek rano, to jest najlepsze, żeby się przebudzić, kawa jeszcze nie zadziałała, a więc dajemy sobie, ustawiamy scenę, gdzie mamy więcej światła niebieskiego. I tu mamy te 6000. Aktywizując, to jest 6000 Kelvin. Natomiast aktywizacja. Natomiast w pewnym momencie trzeba coś przeczytać. Nie mamy mocno takiego ciepłego światła, tylko i to jest 3000. 3000 Kelvinów. Czyli do czytania 3000. Tak, to jest dobre. Ale teraz proszę mi powiedzieć, bo mamy konkretne zapotrzebowanie. Czy kiedy mamy na przykład 5 osób w biurze, każda jest w innym kącie pomieszczenia, każda jest pod wpływem jakby dominującym innej żarówki. Tak jest. I każdy by chciał sobie osobiście w danym momencie, siedząc w konkretnym miejscu, zmienić natężenie, temperaturę, a może nawet kolor. Czy każdy może to zrobić niezależnie? W systemie Hue jest tak, że do jednego mostka 10 takich urządzeń, czyli ludzi z różnymi urządzeniami, smartfonami, tabletami może się podłączyć. Bo mostek to centralka taka. Tak, to jest serce właściwie całego systemu. Okay, do tej centralki można ile podłączyć żarówek? 50. 50. 50 żarówek i do ilu osób? 10 urządzeń. Spokojnie damy radę. Czyli mostek i żarówki. A czy jesteśmy w stanie to zobaczyć? Oczywiście. To przejdźmy do pomieszczenia, gdzie zobaczymy produkt. Tam. Chodźmy tedy. Okej, czyli tu mamy system. To jest mostek? To jest mostek, to jest serce systemu Hue. Dobra, a żaróweczki mamy gdzieś? Oczywiście. O, mamy żaróweczki. Czyli już, to już jest początek systemu, czyli mamy mostek i lampę Hue. Świetnie. Czy my mamy coś jeszcze do takiego systemu jakby co? Tak, oczywiście. O. Bardzo przydatny przełącznik Hue Tab. Czyli? Zapamiętamy 4 ulubione sceny. Na przykład ustawione już wcześniej barwy światła, w zależności czy mi się podobają, czy chcę czytać, odpoczywać, czy się relaksować, czy też wszystkie wyłączyć. Dobra, to potrzebuje kabla, to... Nie potrzebuje kabla. A, to już nie potrzebuje kabla. A to jest na jakieś baterie? Działa na tak zwanym efekcie piezoelektrycznym. Nie potrzebuje baterii, dlatego musi pan tak dość mocno nacisnąć, z tego względu, że ładuje się tam dodatkowo. Przy naciśnięciu ładujesz. Podsumowując, do szczęśliwego biura potrzebujemy około 12 żarówek, bo tak sobie policzyłem, tego mostka i w zasadzie aplikacji. I smartfon lub tablet, którym będziemy sterowani. Bo ewentualnie taki gadżet, jeśli ktoś by nie chciał targać ze sobą tabletu, smartfona, albo akurat nie miał przy sobie nic i po prostu się relaksował. I zabawa się zaczyna. Wspaniale. Dziękuję pięknie za niezwykle wyczerpujące informacje w temacie jakże istotnym dla każdego człowieka. Drodzy Państwo, przyszedłem dowiedzieć się coś o instalacji świetlnej, a tymczasem dostałem obszerny wykład z idei światła.